Dobry wieczór Państwu. Zakończyły się międzynarodowe targi maszynowe w Brnie. Polskie wyroby uzyskały 2 złote medale. Polscy handlowcy zawarli kontrakty wartości ponad 400 milionów rubli. Między innymi sprzedano do Czechosłowacji kolejną partię bizonów. Na polach tego kraju pracuje już 500 polskich kombajnów zbożowych. Nazwa jugosłowiańskiej firmy Tomowinkowicz jest w Polsce dobrze znana. Wszystko wskazuje też na to, że będzie znana jeszcze lepiej za sprawą niemałych dostaw urządzeń rolniczych, a zwłaszcza ciągników małych, zwrotnych, oszczędnych w eksploatacji, łączących w sobie najlepsze cechy tego typu pojazdów. Oto linia montażowa ciągników TW. Ciągniki TW, wytwarzane tutaj w chorwackim miasteczku Bielowar, staną się wkrótce jednym z kolejnych elementów kooperacji przemysłowej między naszym krajem a Jugosławią. Być może wspólnie wyjdziemy z tymi ciągnikami na rynki innych państw. Rzecz w tym, że wobec trudności finansowych w obu naszych krajach wzajemnie dążymy zarówno do obniżenia kosztów produkcji, jak i kosztów importu. Jugosłowianie w Bielowarze liczą na silniki z Andrychowa. My na dostawy innych zespołów udanego ciągnika TW. Jest to szansa dla obu partnerów. To już wszystkie informacje w tym wydaniu dziennika.